Większość z was chciałaby skakać tak. Niestety znaczna większość nie skacze nawet tak. Natomiast albo ktoś nie skacze wcale, albo wygląda to mniej więcej tak. Problem w tym, że mało kto uczy się skakać na główkę, bo stanowi to mentalne ograniczenie. Więc albo uczyliście się skakać jeszcze w szkole i wasza wiedza wydaje się być zardzewiała, albo reklamy straszaki ze skakaniem w nieznane wody też nie pomogły w przełamaniu strachu przed nauką. W basenach też ciężko poćwiczyć skoki. Obiekty sportowe chcą zapobiegać nieprzyjemnym wypadkom poprzez umieszczanie wielkich napisów bądź tabliczek z zakazem skoków. Problem w tym, że ta usługa jest premium i albo zapłacimy instruktorowi, by poskakać, albo przebłagamy ratownika, by na parę sekund wziął na siebie odpowiedzialność podczas naszej próby skoku. Chore, nie? Większość osób uczy się sama bądź przy pomocy zupełnie niewykwalifikowanej osoby. Ma to miejsce na pomostach, przy stromych brzegach jezior czy rzek, z łódki czy z rowerka wodnego. Podyktowane jest to brakiem okazji w podszkoleniu się w kontrolowanych warunkach i nauczeniem się tej umiejętności. Nasze metody nauki nigdy nie przysporzyły komuś problemów z kręgosłupem, czy nie nastawiły negatywnie do chęci kontynuacji skakania. Bajecznie proste metody, które zaraz zaprezentujemy, będą przystępne w każdym wieku ze względu na sukcesywną naukę od prostych pozycji, małych wysokości, po skakanie ze słupka. Dobra, to co będzie potrzebne, żeby poprawnie wskoczyć do wody na przysłowiową główkę? Zniesienie bariery psychicznej, że może się coś stać. Baseny, które mają od 2 metrów wzwyż, są naprawdę bezpieczne i trzeba bardzo, ale to bardzo się postarać, aby uderzyć o dno basenu. Druga sprawa to minimalna koneksja między mózgiem a mięśniem, czyli ułożenie poprawnej pozycji, którą zaraz opiszemy. Zacznijmy jak najbliżej wody, czyli w ślizgi z murka. Pierwsza pozycja to klęk blisko krawędzi basenu. Naszymi bicepsami dokładnie zakrywamy nasze uszy, wypychamy klatkę piersiową, jednocześnie spinając brzuch. Przechylając się do przodu, dbamy o to, aby nasze ręce pierwsze przecięły wodę, a za nimi reszta ciała. Łączymy nogi i napinamy pośladki. Półkucak wymusza wsunięcie się do wody dalej niż ówczesny klęk i daje nam więcej stabilizacji na wykrocznej nodze, a co za tym idzie odepchnięcie się nią. Cała reszta zostaje bez zmian. Wykrok. Tutaj podnosimy jedynie pozycję bioder i nieznacznie zwiększamy wysokość, na której znajduje się nasza głowa. Co się zmienia? Możemy realnie odepchnąć się dwoma nogami, by wybić się do góry i mieć więcej czasu na poprawne ułożenie sylwetki. Wstajemy, rozłączamy lekko nogi i jednocześnie delikatnie uginając kolana, przyjmujemy pozycję strzałki, pochylamy się i wpadamy mniej więcej pod kątem 35 stopni. Brzuch spięty, nogi złączone, tak jak w poprzednich scenariuszach. Drugą opcją jest wykrok stojąc, który zmusza nas do odbicia się obiema nogami. Teraz od boku może trochę taki. Dobra, teraz jedna z przodu, druga z tyłu. Mam ugięte kolana. Czasami tłumaczę dzieciakom, że kolana do sprężyny i mają się wybić, czy nogi do sprężyny, żeby nie robili czegoś takiego, nie? Że ta noga jest prosta i po prostu wpadają do wody. No, no, no. Nie? Jedna. Druga, hop, ta mocniejsza z tyłu, robię sobie tu, no, utrzymuję stabilność i hop. Popularne błędy, które możecie zrobić w tych ćwiczeniach to decha blacha, czyli brak wygięcia i sprowadzenia strzałki w dół. Zbyt wysoko głowa. Głowa poza strzałką bardzo nas spowolni albo spowoduje wlanie się wody do nosa czy spadnięcie okularków. Rozłączona strzałka pod wodą to jak hamulec ręczny, który wytraci waszą prędkość poprzez spadnięcie w mało opływowej sylwetce. Popularnym błędem będą sztywne lub rozłożone nogi i brak wybicia. Kolejną wadą techniczną będą nienapięte mięśnie brzucha,
co niesie za sobą konsekwencje w postaci przerzucenia nóg albo braku utrzymania poprawnej strzałki. Przechodzimy na murek i jedyną zmienną będzie wysokość. Wszystkie pozostałe aspekty pozostają jednorakie. Tutaj także możemy zrobić gamę błędów w postaci rozłączonych nóg, rozłączonej strzałki, spanikowaniem przed samym wybiciem czy przerzuconych nóg. I to już jest moment, żeby przejść na słupek i mamy tutaj parę ćwiczeń, takie jak wskoczenie do kółka. Bardzo popularnym błędem w skakaniu ze słupka jest po prostu wpadanie do wody, bo ani nie wyskakujemy do góry, ani mocno do przodu. I do tego będą nam służyć dwa zadania. Pierwsze to wyznaczenie sobie, jak daleko musimy skoczyć, czy to makaronem, czy kijem, tyczką. A drugie to wyznaczenie, jak wysoko mamy skoczyć, na przykład makaronem. Skutecznym i fajnym ćwiczeniem może też się okazać skok z jednej nogi. Tutaj realnie musimy się odepchnąć tą nogą, żeby wyskoczyć, więc i na jedną, i na drugą, żeby spróbować. No i tak zwany T-Rex, ptak. Tak jest. T-Rex. Łokcie są przyczepione do żeber. Skupiamy się na tym, żeby poprawnie złożyć strzałkę podczas skoku. No i oczywiście odepchnąć się jak najdalej. T-Rex. I hop. I to tyle. Zapraszam na Instagrama, na grupę facebookową i do wspierania kanału. Pływajcie. Trzeba chyba ochroniaczy, trzeba było skakać jakiś. Trzeba tam normalną zrobić tak polską środę, he? No. Dobra, środę. No. Mówię ci, wszystko będzie git. Znaczy było, on nie powiedział, no to czy... No wie, no. Ładnie wszedłeś, po prostu, no, za ładnie. Mieć większy jebs taki, nie? Bardziej na płasko. Jakbyś chciał daleko skoczyć, wiesz co chodzi, ale nie chcę, żebyś też coś dobra, zrobił. Gotowy. O. Właśnie to.